pana przewodniczącego Komisji Sprawiedliwej o przedstawienie wyniku głosowania. Protokół z ustalenia wyniku głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie sporządzonych na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28 listopada 2014 roku. Komisja stracona w składzie Mariusz Szewicki, Agnieszka Oleńska i Marek Kasper. Po wyjęciu kazuny i przeliczeniu stwierdza, co następuje: liczba radnych Rady Miejskiej w Drobinie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie zgłoszono kandydatów radnych: Agnieszka Bucior, Andrzej Wawrowski. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 8. 8 radnych. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urny 30, bo każdy radny miał po dwie karty. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 2. Liczba głosów ważnych 28. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydatów: Agnieszka Bucior oddanych głosów 14 ważnych, Andrzej Wawrowski oddanych głosów 11 ważnych. Wobec tego komisja sytuacyjna stwierdza, że kandydat radna Agnieszka Bucior uzyskała wymaganą liczbę głosów określoną w punkcie 3, została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Drobinie, że kandydat radny Andrzej Wawrowski uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie. Protokół podpisany pan Mariusz Szewicki, pani Olęcka i pan Marek Kacprzak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję wyboru. Pragnę odczytać teraz uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch przewodniczących. Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, oraz paragraf 12 Statutu Miasta i Gminy Drobin przyjętego uchwałą nr 178/23/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 roku, pozycja 2755, Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje. Stwierdza się wybór radnej Agnieszki Bucior oraz radnego Andrzeja Krzysztofa Wawrowskiego na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zapraszam do stołu prezydialnego. Kolejny punkt to wyłonienie składu komisji. Propozycja jest taka, że rozdamy karty z tytułem nazwy komisji i może propozycja taka, żebyście Państwo wpisywali się do danej komisji. Przewodniczący Komisji Budżetu jest przewodniczący Rady. Ja myślę, że Państwo znacie kompetencje poszczególnych komisji. Na początku najlepiej będzie, jeżeli wyłonimy członków Komisji Rewizyjnej. Tak, to już... Podjęła uchwałę w sprawie liczby członków komisji rewizyjnej, bo statut mówi od 3 do 5 i każda rada musi ustalić, ile osób będzie tworzyć w tej radzie, w komisji rewizyjnej. Czyli najpierw taka uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji rewizyjnej, a dopiero potem wyboru, dobra?
Mam pytanie do pana prawnika, bo nie przypominam sobie przepisów, który mówiłby, że trzeba określić wcześniej liczbę członków komisji rewizyjnej, natomiast w statucie jest napisane, że od 3 do 5. Czyli jeśli będzie 3 zainteresowanych komisją rewizyjną, możemy uchwalić 3. 4 to 4, a 5 to 5. Jakoś nie widziałem tam przepisu takiego, który by obligował radę do określenia wcześniejszego. Ile osób ma być w komisji rewizyjnej? Dobrze, to ja będę mówił głośno. Takiego przepisu nie musi być. Natomiast z samej logiki, z samej istoty, jeżeli mówimy, że w skład określonego gremium może wchodzić od do, to najpierw powinniśmy określić, ile ona będzie liczyć miejsc. Czy będzie to 3, 4 czy 5. Z komisją rewizyjną, jeżeli już jestem przy głosie, to chcę powiedzieć jeszcze państwu jedną rzecz, że w skład komisji rewizyjnej z automatu wchodzą, jeżeli w Radzie są powołane kluby radnych, wchodzą po jednym członku wskazanym przez klub radnych. Tu państwo jeszcze nie wypowiadaliście się o tym, czy kluby będą powołane, czy nie będą powołane. Więc jeżeli dziś mamy powstać komisja rewizyjna, no to mówię, powinna być najpierw ta uchwała. Liczba, potem wybrać członków komisji rewizyjnej. Czyli trzeba pamiętać, że jeżeli powstałyby kluby, to może zaistnieć konieczność zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, no bo może nie wystarczyć miejsc. Uchwała w sprawie określenia liczby członków komisji rewizyjnej nie jest stała, można ją zmieniać praktycznie rzecz biorąc przez całą kadencję. Panie przewodniczący, ja bym proponował, żebyśmy najpierw się zorientowali, ile jest kandydatów do komisji rewizyjnej, a później ewentualnie przegłosujemy taką uchwałę, jeśli będzie taka potrzeba. Przyjmuję to rozwiązanie. Ja to miałam dawać sprawę o stałej komisji. A rewizyjne może no to może propozycje. To bardzo proszę zgłaszać propozycje do składu komisji rewizyjnej. Pan Hatczak, Marek i pani Krajewska. Tak, słucham. Dalej. Dobrze, pan Hatczak i pani Krajewska. Zgoda. Tak, bardzo proszę. Pan Lewicki Mariusz i pan Zając-Koski. Pan Patowski Krzysztof. Pan Patowski Krzysztof nie może ze względów formalnych jako wiceprzewodniczący. Nie prawda. Słucham jeszcze. Informuję, że według mojej wiedzy w skład komisji rewizyjnej nie może wchodzić członek prezydium. Tak, tak. Dlatego kandydata nie czytamy. To ja zgłaszam pana Zbigniewa Głosińskiego do komisji rewizyjnej. Czyli na chwilę obecną mamy 5 kandydatów. Pan Kaczak Marek, pani Krajewska Mirosława, pan Lewicki Mariusz, pan Zajączkowski Ireneusz oraz pan Zbigniew Głosiński. Czy ktoś jeszcze? No kandydatów możemy zgłaszać, a będziemy później ewentualnie głosować. To jeszcze pytanie. Bardzo proszę, wyczytam zgłoszonych kandydatów i bardzo proszę o zdeklarowanie się chęci udziału w danej komisji. Pan Tadeusz Marek? Wyrażam zgodę. Pani Mirosława Krajewska? Pan Marek Szewicki? Pan Ireneusz Zajączkowski? Pan Zbigniew Kłosiński? Wyrażam. Ustawa o 5-osobowym, wszystkie głosowanie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, chciałbym się zapytać, czy mogłoby być jeszcze 5 kandydatów, a maksymalnie może być ich 5.
Czy możemy raz zagłosować nad wszystkimi i po prostu by to było prościej? Tak myślę. Nad każdym. Tak myślę. Przy czym głosowanie nad członkami komisji rewizyjnej jest jawne. Tak, za wszystkimi po prostu zagłosować, jeśli nie ma więcej kandydatów. I by było prościej i szybciej do popchnięcia tego tematu, po prostu do kontynuowania następnego głosowania. Jeśli można. Mówię, że jedno głosowanie nad wszystkimi kandydatami. Po prostu dalej jedziemy. Do komisji. Wniosek formalny, czy rada jest na takie głosowanie? Panie Krzysztofie, mogę to traktować jako wniosek formalny, tak? Tak, tak. Po prostu, żeby to było łatwiej. Przegłosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o głosowanie nad pełnym składem, jednorazowo nad pełnym składem komisji rewizyjnej? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że wniosek o głosowanie jednorazowe wszystkich członków komisji przeszedł jednogłośnie. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa... Kto z Państwa radnych następnie za powołaniem, kto jest za powołaniem komisji rewizyjnej w składzie? Pan Kasprzak Marek, pani Krajewska Mirosława, pan Mariusz Lewicki, pan Ireneusz Zajączkowski i pan Zbigniew Adam Kosiński. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam skład komisji rewizyjnej. W skład komisji rewizyjnej wchodzi pan Zbigniew Adam Kosiński, pan Marek Kasprzak, próbowałem alfabetycznie, przepraszam, pani Krajewska Mirosława, pan Mariusz Lewicki i pan Ireneusz Zajączkowski. Z tego składu musimy teraz wyłonić przewodniczącego komisji. Dwie minuty na zebranie komisji rewizyjnej na ogłoszenie kandydata. Panie przewodniczący, w odróżnieniu od innych komisji, komisja rewizyjna przewodniczącego wybiera cała rada. Tak, z tym, że możemy zrobić, możemy poprosić o po prostu wcześniej zbliżenie, jeżeli Państwo wyrażacie taką ochotę, możecie się Państwo zebrać, zaproponować kandydata. Już jako komisja. Nie komisja, tak czy inaczej. Tak czy inaczej musi przegłosować Rada, tak jest. Tak, rozumiem. Z tym, że w odróżnieniu od innych komisji, komisja rewizyjna nie ma kompetencji do wyłaniania przewodniczącego i proponowania. Kompetencji wiem. No, wiem, o co chodzi, okej. Okay. Przyjmuję to z głowy. Bardzo proszę. Taki uzus, zwyczaj. Panie Radny, taki uzus i zwyczaj przyjął się w tej Radzie, że ma Pan rację z punktu widzenia formalnego, bezdyskusyjnie, że wybiera go Rada, ale Rada przyjęła taką zasadę. Zatwierdza tego, którego komisja między sobą wybrała. Nie chcę jej narzucać swojego zdania. Panie mecenasie, to jest tak, jest poza prawem. I każdy z członków Rady ma prawo zaproponować kandydata na przewodniczącego komisji rewizyjnej. A tak to byśmy odbierali prawo radnym do proponowania. Nie odbieramy. Jeżeli po zaproponowaniu przez komisję rewizyjną ich kandydata na przewodniczącego, który z radnych poprosimy o kandydatów, miał zastrzeżenia, no to ja jest złoto. Rozumiem, tylko nie bardzo rozumiem intencje takowej procedury. W przypadku innych komisji jest to ustalone w naszym statucie, z naszego miasta i gminy, że komisja proponuje kandydatów na przewodniczących, a później Rada tylko decyduje, kto z nich. A w przypadku komisji rewizyjnej każda rada, więc po co robić dodatkowy schodek niepotrzebny? Panie radny, w związku z powyższym bardzo proszę o przedstawienie kandydatów na przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę bardzo. Tak? Proszę bardzo. Pan Marek Lewicki.
Mariusz. Tak jest? Jeszcze jakieś kandydatury? Może bardzo proszę. Nie wyrażamy zgody. Rozumiem, że pan Marek Kraczak i pan Mariusz Rewiński zgodę wyrażają. Oby tak do końca kadencji pełna zgoda. A czy drugi kamera się już nie musiał wypowiadać? Czy mi proponuje zamknąć listę i przegłosować kandydatów? Kto z Państwa jest za przyjęciem kandydatów? Mogę, bo to będzie specyficzne głosowanie, proszę Państwa. Będzie głosowanie jawne. I będzie przedstawiona do głosowania kandydatura jednego pana i drugiego pana. Pamiętajcie Państwo, że w obu głosowaniach nie można głosować dwa razy za. Bo, prawda? Czyli jeżeli będziemy głosowali założyć za panem Marcin Kacprzakiem, to ten, kto jest za, nie będzie mógł być później w drugim głosowaniu za drugim kandydatem na przewodniczącego Komisji Wyborczej. I panie radcy, ja proponuję zgłosić najpierw, przegłosować, czy Rada wyraża zgodę na głosowanie nad kandydatami, po czym przegłosujemy nie za i przeciw, tylko przegłosujemy za oboma panami i wstrzymujący głos. Nie, no kto z Państwa jest za panem Marcinem Kacprzakiem, kto z Państwa jest za Mariuszem Rewickim i potem musimy sumę razem z głosami wstrzymującymi osiągnąć nie większą niż 15. Tak jest, dokładnie. Jeszcze mam pytanie w kwestii formalnej. Czy kandydaci mogą głosować na siebie, czy winni się wstrzymać? Nie jest to ten zapis, który mówi, że radny powinien się wyłączyć z głosowania, jeżeli dotyczy jego interesu prawnego. To nie jest ten zapis. Czyli kandydat może głosować na siebie. Dziękuję. Czyli kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatów, na razie za przyjęciem pod głosowanie na przewodniczącego Rady, za przyjęciem kandydatów pana Marka Kaczaka i pana Mariusza Lewickiego. Kto jest za przyjęciem kandydatów? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie. Możemy dalej zaproponować głosowanie nad wyłonieniem przewodniczącego? Czy ktoś potrzebuje jeszcze chwilę namysłu? Kto potrzebuje jeszcze chwilę namysłu? Nie widzę. Kto z Państwa, panów i pani radnych, jest za przyjęciem na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Marka Kaczczaka? Pięć głosów. Kto jest za przyjęciem na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Mariusza Lewickiego? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Suma się zgadza. Jeden wstrzymujący, pięć za panem Markiem Kaczczakiem, dziewięć za panem Mariuszem Wielickim. Wobec powyższego odczytam teraz uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 40 punkt 1 Statutu Miasta i Gminy Drobin przyjętego uchwałą nr 178 na 23 na 2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 roku, pozycja 2755, Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie w składzie pan Mariusz Sławomir
przewodniczący komisji. Pan Marek Karczak, członek komisji. Pani Krajewska Mirosława, członek komisji. Pan Ireneusz Zajączkowski, członek komisji. Pan Zbigniew Płociński, członek komisji. Gratuluję was. I zostały rozdane państwu karty do zgłaszania kandydatów do komisji stałych. Czy te karty już możemy uznać za wypełnione, czy jeszcze potrzebujemy trochę czasu? Nie ma. To ogłaszam 5 minut przerwy.